Od blisko 2 lat samorządy zobowiązane są do transmitowania obrad radnych w internecie oraz publikowania nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej. Intencją ustawodawcy wprowadzającego ten obowiązek było zwiększenie dostępności, jawności i transparentności działań radnych. Jak się okazuje, nie wszystkie samorządy poważnie potraktowały ustawowe zobowiązanie. W gminie Szypliszki ostatni ślad transmisji znajdujący się w BIP datowany jest na styczeń 2019 roku. Ślad wiedzie jednak donikąd, bo kliknięcie w przycisk odtwarzania otwiera okienko z informacją, wyłączył możliwość odtwarzania go poza platformą YouTube. Z kolei próba obejrzenia zapisu na tej platformie kończy się tak. Po ponad 100 minutach oczekiwania internauty w sali sukcesywnie zbierają się radni i wreszcie zaczyna się posiedzenie. Rozczarowanie przychodzi jednak szybko. Zapis jest w tragicznej jakości i bez dźwięku. Ale nadzieja umiera ostatnia. Sięgamy zatem po kolejny link. Czyżby ostatnia była 12 lutego? Okazuje się, że nie. Odkryciem jest sesja z 17 marca 2020 roku, czego dowodem jest protokół. Z niepełnej listy podejmowanych uchwał wynika, że sesje były też w maju i czerwcu. Ale dostępu do sesyjnych protokołów i imiennych głosowań radnych brak. Od kilku miesięcy mieszkańcy czekają na realizację obowiązków publikacyjnych ciążących na gminie. Na nasze pytanie skierowane do Urzędu Gminy 24 marca 2020 roku jej sekretarz odpowiedział, że powodem braku publikacji sesji jest awaria, a zapisy zostaną uruchomione po jej usunięciu. Minęło pół roku, awaria trwa. Nadzór nad realizacją obowiązku transmisji sprawuje wojewoda. Jednak kulawy to nadzór, bo ustawodawca nie przewidział narzędzi prawnych do egzekwowania obowiązującego prawa. I choć wojewoda podlaski taką sytuację określa jako niewątpliwe naruszenie prawa, to jak twierdzi, należy jednak wyraźnie podkreślić, że brak jest przepisów prawa dających organowi nadzoru prawo do skutecznego egzekwowania wypełnienia omawianego obowiązku. Z dziurawym prawem poradził sobie jednak, mimo braku narzędzi, wojewoda dolnośląski, który według relacji sieci obywatelskiej.pl podjął skuteczną interwencję. Trudno tu nie sięgnąć do mądrości ludowej, mówiącej, że w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz.